To, co tutaj jest narysowane na niebiesko, to jest wykres funkcji, czyli wykres funkcji y równa się f od x, gdzie f od x jest napisane tutaj u góry. I to jest x do trzeciej odjąć 6x kwadrat, dodać x, odjąć 5. I naszym zadaniem teraz jest znaleźć równanie stycznej do wykresu tej funkcji w punkcie x równym 1. x równe 1 to jest tutaj, więc ja teraz narysuję, żebyśmy sobie lepiej wyobrazili, o co chodzi, tę styczną. Czyli dla x równego 1 wartość funkcji jest tutaj, czyli tutaj mamy ten punkt, w którym mamy znaleźć styczną do wykresu. No i ta styczna będzie wyglądała mniej więcej tak. Jakoś tak, styczna w tym punkcie jakoś tak będzie wyglądać. No i zaczniemy od znalezienia tego punktu. No, wiemy, że jego współrzędna x jest równa 1, musimy znaleźć jego drugą współrzędną. No to w tym celu musimy obliczyć wartość funkcji w tym punkcie, czyli ile jest f od 1. No to wstawiam jedynkę za x do wzoru funkcji. 1 do trzeciej to jest 1, odjąć 6 razy 1 do kwadratu, czyli odjąć 6, dodać 1, odjąć 5, to ile to jest? Minus 11 plus 2, czyli to będzie minus 9. Taka jest druga współrzędna tego punktu. No rzeczywiście tutaj z tym rysunkiem to się mniej więcej zgadza że taka jest współrzędna tego punktu, bo tutaj mamy różne skale na osiach. 1 na osi X to jest tyle, a tutaj na osi Y, to tutaj to mamy minus 10, a tutaj mamy minus 20, a tutaj są różne skale na osiach. Widać, że to minus 9 się mniej więcej zgadza, bo to będzie właśnie gdzieś tutaj. Czyli współrzędne tego punktu, napiszmy minus 9, współrzędne tego punktu to jest 1 i minus 9. Teraz, jak już wiemy przez jaki punkt ta prosta przechodzi, to możemy licząc pochodną tej funkcji znaleźć nachylenie tej stycznej w tym punkcie, dlatego że wiemy, że wartość pochodnej w tym punkcie to jest nachylenie tej stycznej. No to obliczmy sobie pochodną najpierw, czyli ile jest F' od x, a potem obliczymy wartość pochodnej w jedynce. No to różniczkujemy. Pochodna x do trzeciej to jest ze wzoru na pochodną funkcji potęgowej ten wykładnik, czyli 3 razy x do potęgi o 1 mniejszej, 3 odjąć 1 to będzie 2. Odjąć tutaj podobnie, pochodna x do drugiej to jest 2 razy x do pierwszej. Jeszcze musimy pomnożyć przez minus 6, czyli będzie odjąć 12 razy x do potęgi pierwszej, pochodna x to jest 1. I pochodna stałej to jest 0. No więc teraz, tak jak mówiłem, obliczymy sobie wartość tej pochodnej dla x równego 1, i to będzie nachylenie naszej stycznej. No to znowu tutaj wstawiamy jedynkę za x, a mamy 3 razy 1 do kwadratu to jest 3 odjąć 12 razy 1, czyli 12, dodać 1, to będzie minus 12 plus 4, czyli minus 8. Takie jest nachylenie tej stycznej, taki jest współczynnik kierunkowy tej prostej, czyli jeżeli w ogólności prosta ma postać y równa się ax plus b. To, co, to to, co tutaj obliczyliśmy, to jest ten współczynnik kierunkowy a. Wiemy, że a jest równe minus 8. I to wynika właśnie tutaj z obliczenia tej naszej wartości pochodnej dla jedynki. No i teraz pozostaje nam jeszcze obliczyć wartość tego współczynnika b. Ale obliczymy go, korzystając z tego, że wiemy, przez jaki punkt ta, ta prosta musi przechodzić. Musi przechodzić przez punkt o współrzędnych 1 i minus 9. Czyli tutaj mogę... Za y wstawić minus 9, a za x wstawić 1, bo przez, wiemy, że przez ten punkt ta prosta musi przechodzić. Wiemy, że a jest równe minus 8, czyli a jest równe minus 8, czyli tu będę miał minus 8 razy 1 dodać b. Jak wstawię wszystko to, co wiem za y minus 9, za a minus 8, za x 1, no to będę miał takie równanie, z którego wyliczę b. No i to równanie ma taką postać minus 9 równa się minus 8 dodać b. Mogę teraz dodać 8 do obu stron tego równania i wtedy mam równanie minus 1 równa się b, czyli widzimy, że b jest równe minus 1. Czyli ostatecznie mogę napisać równanie tej mojej prostej, stycznej do wykresu funkcji i ono ma taką postać. y równa się, współczynnik kierunkowy a był minus 8, razy x, a b wyszło minus 1, czyli odjąć 1. To jest. Odpowiedź do tego zadania. Taka, takie jest równanie stycznej do wykresu tej funkcji w punkcie x równym 1.